Dzień dobry, drodzy państwo, czas na następnego koda. Call of Duty Infinite Warfare to jest następny, który będę przechodził. Wersja na PS4, więc w końcu pogramy sobie na padzie. Odpalam kampanię, wielu z was pisze, że to jest jeden z gorszych kodów. Zobaczymy, ocenimy. Tutaj Kamilos napisał, że jedna z lepszych kampanii, także no widzicie. Poziom normalny, tu są jeszcze jakieś dwa dodatkowe? Lol. Dobra, poziom normalny. Słońce, księżyc i gwiazdy. Dobra. Ciekawe jest to, że następnym kodem już będzie ten o II wojnie światowej, także na niego czekałem. Ziemia bardzo. Nie była w stanie zaspokoić. Z dubbingiem mamy! Wysłaliśmy więc ludzi poza jej atmosferę. Jak fajnie. Nowy przyczółek miał przynieść nam nowy początek. Ale sprawy przybrały inny obrót. Oddalenie od domu zrodziło nowy ruch. Dać głośniej czy zostawić tak? Nowe zasady, nowe ambicje i nowego wroga. Front obrony kolonialnej stworzył armię i odciął się od ziemi przemocą i gwałtem. Kurde, co to za Star Warsy? Nie są rewolucjonistami. Chcą władzy absolutnej. Atakują kolonie, łupią zasoby i wprowadzają rządy terroru. Ich flota odcina nas od surowców niezbędnych do przeżycia. Pragną unicestwić wszystko, co ziemskie. Obecnie FOK to machina wojenna, rządzona przez wojskowych. Gdyby zjednoczył ich jeden silny przywódca, zrobiliby wszystko, by zabrać nam naszą ojczyznę. Pozdrów, tu Kosa 1. Czekam na rozkazy. Przyjąłem 3-1. Front obrony kolonialnej atakuje naszą tajną placówkę. Uważamy, że to element operacji o nazwie kodowej Raya. Wywiad sugeruje, że ich celem jest prototyp broni. Macie wydobyć go i zniszczyć ośrodek, zanim FOK znajdzie uzbrojenie. Zrozumiano, wodzu. Wykonamy zadanie. Została minuta! Są tam nasi? Nie, placówka jest opuszczona. Zgarniamy broń i puszczamy to miejsce z dymem. Sprawdzić sprzęt! Systemy UML aktywne. Zasady użycia siły? Ostrzał dowolny! Tak jest! 10 sekund! Drzwi! Zielone światło! Możecie skakać! Czas iść, Wolf! Wydaj rozkaz! Skacz, kur... A nie, jazda, dobra. Jazda! To nie ten rozkaz. Trzymać się! Chłopie, jak Iron Man jestem. Odwrót, odwrót! Temperatura minus 300. Ruszajmy się. Ty, ale jak to płynnie chodzi. Kosy wylądowały. Przyjąłem 1-1, punkt wejścia 23 metry na północ. Przyjąłem, w drodze. Trzymaj ten. Batele na dole! Ruszać się! O, wolę to. Jump. Trochę mi się wydaje... Atak wręcz. Trochę mi się wydaje, że delikatnie to mogę ściszyć. Opcje dźwięku. Sipes, idziesz przodem. 1-1 do żniwiarza. FOK ma tu swoich ludzi. Żołnierze w polu widzenia. Przyjąłem, przekazuję bez odbioru. Dostajmy się do broni przed nimi. Jakoś tak przyjemnie mi się od razu gra na konsoli. Kurde, no. A tłumik mam. Punkt wejścia 30 metrów przed nami. Nie zatrzymujmy się. Żniwiarz, zbliżamy się do punktu wejścia.
Po drodze natknęliśmy się na pokaźne siły FOK. Termowizja nie daje tu rady, zachować ostrożność. Tak lepiej. Jazda! Który debil zaczął strzelać, no? Dalej! Głęboka dziura. To była egzekucja. FOK szuka broni, nie jeńców. Widzę liczne cele. Czas na rozróbę. Poszły tropiciele. Przyjąłem. Bum. Sprawa czysta. Rozproszyć się! Laboratoria są za tą śluzą. Cel jest 500 metrów przed nami. On już nie żyje, mordo. Myślicie, że słyszeli wybuch? Nie. Musimy założyć, że no dasz. Witajmy się z nimi. Rozmawiam o tym, co walkałem ze tam w ośrodku Europa. Leci antygraf. Przyjąłem. Ktoś tam jest? Wszyscy załatwieni. Idziemy. Wsparcie na moją pozycję. Dostał. Uwaga na boki. Żniwiarz, tu 1-1. Jesteśmy w ośrodku badawczym. Dobra, przyjąłem. Zachować ostrożność. Wróg kieruje się na waszą pozycję. Kiedy ją zdobędziemy, mogę rozpocząć procedurę autodestrukcji. Przyjąłem. Widzimy laboratorium. Kontakt! Kontakt! Ognia! Te światy rozdoda swoje chce w drogowie! Tam jest! Polega! Drogowie! Nie zatrzymujmy się! Ostrożnie! Jeszcze nie jest czysto! Rozwalcie ich! Mały magazynek strasznie. 1-1, czas się kończy. Paliwo zresztą też. Jak wam idzie? Jesteśmy przy celu. Ewakuacja za 6 minut, bez odbioru. Terminal jest po drugiej stronie. Samą porę. Sipes, rozwalaj! Tyto! Trafione! Widzę... Żniwiarz, weszliśmy! Potwierdź rozkaz zainicjowania autodestrukcji! Przyjąłem! Przesyłka jest w sejfie w zbrojowni! Uwaga! FOK przejął kontrolę nad botami strażniczymi! Prototyp działa ES! Odpalaj, Sipes! Przyda nam się! Weź to! Powinno nieźle kopać. W operacji Raja chodziło co o przejęcie. Co to za działo? Wynosimy się stąd! Potwierdź rozkaz zainicjowania autodestrukcji! Przyjąłem. Rozpoczynam procedurę autodestrukcji. Potwierdzam. Możecie rozwalać. Inicjujcie procedurę z konsoli na drzwiach. Przyjąłem. W drodze. 5 minut. Nie ma czasu! Ruchy! Ognia! Jak amunicji nie mam? Jak to już nie mam amunicji? Reload! No to reload jak nie ma. No właśnie. Nie, granaty. O kurde. Już. Nie mają włoń, to trochę widzowie. Jebło. Chyba jest za głośno. Oj, moje uszy biedne. O, ale walnęło teraz. Po przejęciu go?
Zadyma na słuchawkach. Wynosimy się stąd. Potwierdź rozkaz zainicjowania autodestrukcji. Przyjąłem, rozpoczynam procedurę autodestrukcji. Myślę, że ja mogę w ogóle sobie zrobić tak, że to sobie podgłośnimy i dialogi sobie podgłośnimy, a tą główną głośność sobie ściszę. I będzie ok. Potwierdzam, możecie rozwalać. Inicjujcie procedurę z konsoli na drzwiach. Otwieraj te drzwi. Przyjąłem, w drodze. 5 minut. Nie ma czasu, ruchy! Ja w ogóle chyba tutaj się powinienem chować, byłoby lepiej. Ognia! Powiedział. Czy teraz jest lepiej, czy dalej jest trochę za głośno? Zwykłe pociski są w stanie uszkodzić C12. Ale co gość nawala, to hit. Jeszcze rakietami mi nawala. Niski poziom amunicji. Zagrożenie dyszy aktywne. Aha! Jeszcze mi do... Przejęcie go? O kurde, mordy, to ciekawie. Zainicjowania autodestrukcji. Czyli muszę go tym cały czas nawalać. Rozpoczynam procedurę autodestrukcji. Potwierdzam, możecie rozwalać. Inicjujcie procedurę z konsoli na drzwiach. Przyjąłem, w drodze. 5 minut. Nie ma czasu, ruchy! Dobra, czyli tych na razie trzeba wybić tym. Ognia! Sobie tam to leci wszystko, bo i tak zwykłe pociski na tamtego nie działają, więc najpierw wystrzelać tych panów. Tu gdzieś były granaty w ogóle. O tu. Rozwalić ich! Wybuchy coraz bliżej, nacieramy! O kurwa! D12! Zajdź, odpadł do ciała! Padł minigun. Można przeładowywać. Kurde. Teraz mu rakiety trzeba rozwalić. Wyrzutnia rakiet, tylko padli. 2%, naprawdę 2% mu zostało. Zaraz wszystko wybuchnie, rukę!
puls się odwala. Uszy trochę dostają dalej, nie? Ciężko ten dźwięk, kurde, wyczuć tutaj. Spróbujmy głośność efektów zjechać po prostu. Trzymuję tlenu! Powinno być dobrze. Podnieście go, potrzebuję tlenu. Proszę, żołnierzu, złap oddech. Ile ludzi jest tu z tobą? Tylko oni! A ten statek, który zestrzeliliśmy? Moi ludzie potrzebują lekarza! Przejmujesz się swoimi ludźmi? No trochę. Aha, pewnie ich zabiję jednego i drugiego, dlatego pytał, ilu ich jest. Co to jest, Raja? Nie wiadomo. Przekaz z hełmu się urwał. Brak kontaktu od 18 godzin. A FOK nie wysunął żądań. Bo FOK nigdy nie wysuwa żądań. Zatknęli flagę na naszej ziemi. Zabili nam 3 żołnierzy i pilota. Wysłano naszych, aby odzyskali broń z nieczynnej placówki. Przecież to ściśle tajna placówka, admirale. Kto do cholery wpuścił FOK w tę przestrzeń? Zgodnie z porozumieniami, wszystkie narody mają wolny dostęp... Przecież tam należało wysłać całą armię, a nie 4 osoby. Poruczniku Reyes, nalegam, by zastosował się pan do zasad i zmienił ton. Tak jest. Kto jeszcze wie o tej sprawie? Teraz dowództwo sił powietrznych i pan. To jest celowy akt agresji, admirale. Powinniśmy polecieć tam z patrolem, a nie siedzieć tutaj i puszczać fajerwerki. Jeśli front zaatakuje, działa SPSK ich zdejmą. Co? Lepiej zamknąć broń w szafie, śmiać się i oglądać paradę? Poruczniku Reyes, niech pan nie wątpi, że mój instynkt przyznaje, że zbieżny z pańskim, każe mi natychmiast poderwać się do boju. To co tu robimy? To polityka, Reyes. Choćby się paliło, oni chcą tylko w spokoju kręcić wałki. Sama myśl o ofensywie sprawia, że zaczynają mieć pełne gacie. Póki nie ma wojny, wojownicy są niczym. Jak wybuchnie wojna, będzie za późno. Kto się waha, ten ginie. Przecież uczył nas pan tego w szkole wojskowej. Zidentyfikuj problem i działaj. Zawsze szybko pan się uczył. Dowództwo zna nasze stanowisko. Na razie nie rozważają użycia siły na poziomie operacyjnym. To prawa wojny, synu. Dziękuję za odprawę, sir. Admirale, E3N jest już na dachu. Dziękuję, macie. Czym jest E3N? Idź i sam zobacz. Myślę, że zrobi wrażenie. Odejść. Mów, ilu. 4 zabici. Europa? Front już tam był. Zdjęli cały oddział. Wzięli sprzęt.
Skurwysyny. To jakieś pieprzone nieporozumienie. Powinniśmy być teraz w szakalach i działać. Admirał myśli podobnie. To co, lecimy? Wykluczone. Retribution dzisiaj nie walczy. Bierze udział w paradzie. Cała flota jest tu w Genewie. Nie za dobrze. Robimy to co roku, Salt. Ta. Nie przegapmy tego. Proszę, pani porucznik. O, gentleman. Chodź, wybierzemy malowniczą ścieżkę. Nie chcesz tworzyć takiej listy. Chwała poległym. Witaj na tygodniu floty. Który to jest rok w ogóle? No jest. Retribution. Wszędzie dobrze, ale w domu... Przecież byłaś tu jeden dzień, Sal. Jakoś lepiej czuję się tam, wśród gwiazd. Nie tylko ty. Reigns wspomniał o czymś, co nazywa się E3E. Mówi ci to coś? Nie, stary fryk ma pełno asów w tych swoich czterogwiazdkowych rękawach. Pamiętaj, że leci z nami na ceremonii, żeby ci się nie wymsknęło. Przy nim? Nigdy. Miejsce. Proszę tędy, oficerowie. Służba jednak ma zalety. Trzeba złapać samolot. A teraz przed państwem niszczycie Czekają to gówno jak pelikan. Na tym polega PR, Reyes. To propaganda. Straciliśmy czterech ludzi, a urządzamy przyjęcie. Mamy związane ręce. Spokojna głowa. Ale FK dobrze o tym wie. No jasne. Porucznik Reyes. Co to do cholery? Chyba mamy E3. Przyjaźń do robot. Zgadza się, sir. Melduje się starszy bosman E3M, eksperymentalny, taktyczny, humanoid. To nie jest Boberek, to jako Lek ten... Tylko bez żartów. Nie mówić do mnie, Ethan. Twoje rozkazy? Czy Ethan? Przydział Retribution, odpowiadam przed Alderem. Programowany do boju? Tak, proszę pani. Jestem zabójcą. Wyglądasz, jakbyś każdemu mógł skopać dupę. Cóż, zaraz się zarumienię od komplementów. Odejdź, Ethan. Pamiętam, jak się wspinać. Witamy, admirale. Skoro wszyscy już się znają, możemy lecieć. No mi właśnie chodzi o czas akcji, w którym to roku się odbywa fabularnie. Przyjąłem. Szóstka, muszę się lądować. Utrzymał pan projekt Ethan w tajemnicy, admirale. Alder wiedział. Pierwszy taki model. Robi wrażenie. Pokażemy go dziś na ceremonii. Wie pan, że cierpię na lęk sceniczny. Masz uczucia, Ethan? Mam, pani porucznik, mam. Zaimplementowano mi mózg zmarłego rolnika. No żeż kurwa, poważnie? Żartowałem. Nabrał panią. Nieprawda. SPSK ma dzisiaj urwanie głowy, prawda? Pełno tu naszych, muszą być czujni, poruczniku. Słyszałeś o systemie przechwytywania statków i tam? To tarcza chroniąca ziemię. Potężna siła rażenia. Vengeance to krok 6, jesteśmy gotowi do lądowania. Przyjąłem, szóstka. Możecie lądować. Panie admirale? Co tam, Ethan? Działa SPSK. Wygląda na to, że namierzają naszą flotę. Co jest? Został! Przejmuję stery! W górę, w górę! Nic z tego! Skubany nie reaguje! Całą flotę rozwalają. Do wszystkich! Możliwy atak terrorystyczny bierze SPSK! Czekaj strzały! To nie są ćwiczenia! Natychmiast przysłać do nas wszystkie jednostki! Przygotować się na uderzenie! Trzymajcie się! To jest rok 2187. Ło, to nie dożyje raczej. Nic mi nie jest. Strzelają do siebie.
ciebie się zbiera! Zed, strzelają do niewinnych osób! FOK używa naszych SPSK przeciw flocie! Musimy zdobyć wieżę i przejąć ciała! Idziemy! Pierwsze piętro! Tak jest! Czysto! Wszędzie czysto! Zrozumiałam! Oderwijcie myśliwce, porucznicy! Do kos! Tu 1-1, słyszycie? Musieli zdjąć nam łączność! Bez pokazać tu jedzierze! Desantują wojska! Musimy odbić SPSK! Tylko to się liczy! Ta broń nie wystarczy! Potrzebujemy broni przeciwpiechotnej! Proszę! Mam granaty z transportowca! Dobry pomysł! Wycofałem się i podniosłem granat. To brawo ja. Dobry granat, Patryk. Kurde, strasznie łatwo paść tutaj, bo zaraz od razu się robi czerwony ten. Odłamkowy! Patrzcie, raz wychyliłem i prawie padłem. Na pierwsze!
O, sniper. Trochę tych tropicieli muszę używać. Zbliżamy się do wieży. Uważajcie na ogień! Cywile wszędzie! Dlaczego strzelają do cywilów? No nie wiem, Ita. Działa SPSK! Wciąż strzelają do naszych statków! Ocalimy miasto, jeśli tylko dostaniemy się do wieży SPSK! Enduras oberwał! Uwaga! Na prawo, na prawo! Ognia! Po sobie nie pomogłem tym granatem drugim. Samochody powybuchały. Byłby spokój. Oflankować! Pierdziele. No, spadli stamtąd w końcu. Jak on tak strzela? Chyba jakiś laser jest. W ostatniej chwili. Zaułek i tam. Ta ściana to nie problem, se. Tędy po roczniku. To nowa! Na początek sam gry to naprawdę dużo się dzieje. Macie!
trzymać się blisko! Idziemy do wieży! Tam! Siema, Krzychu, witam. Tak jest. Cywile przed nami. Trzymać ogień! Słyszycie to? Co jest? No podobno tamten był i ten jest pierwszym robotem, a to oni skąd? Oj, coś tu wałek jakiś powstał. Łączność wciąż nie działa, sir. Lewa jest tuż przed nami! Zbliżamy się! Lecą przeszer! Widzisz je? Użyjcie granatów na botach! Odłamkowy! Idziemy dalej! Fokowcy od lat próbowali przejąć kontrolę i tak. Wiedzieli, że będzie tutaj cała nasza flota. Ruch wewnątrz. Reyes, rozwal drzwi. Zacierają! O ty, myślałem, że to cywil, a tu ziomek schowany. Ten sprzęt. Ser. Ty, fajne. Przygwożdżeni Marines, złoci nie mogą nacierać. Potrzebny autodestrukcja i koniec zabawy. Słyszycie? Słyszymy, admiral. Proszę nadawać. Musicie odciągnąć ogień przy wieży. Tak, ser. Wchodzimy na ostro. Wojska OD! Sojusznicy! Sojusznicy! Trzymać ogień! Kurde jest. Poderwijcie szakale. Yeah.
Zrozumiano, sir. Retribution, tutaj 1-1. Słyszymy 1-1. Gator, potrzebujemy osłony powietrznej kosy 3. Damy koordynaty. Zrozumiano, czas do celu minuta. 3 H do złotych. Wsparcie powietrzne w drodze. Kiedy dotrze, szturmujemy wzgórze. Tak jest, 3 H. Złoci na miejscu. Eklips, możecie strzelać! Biegniemy do wieży! Jazda, jazda, jazda! Proszę o ostrzał, cel oznaczony. Przyjąłem, cel zidentyfikowany. Ostre podejście. Ogień otwarty. Kurczę, chowałem się tutaj już. Cel jest oberwał, 3-1. Elegancko, 3-1. Muszę zgubić wroga, odchodzę. Zniszcz desantowiec, ciekawe jak. Nie możemy się ruszyć! To 3-1, czekam na znak. Ser, mają tam roboty! 3-1, cel oznaczony. Przyjąłem, podchodzę do strzału. Cel nieźle oberwał, 3-1. Nacieramy! Wieża jest na wzgórzu! Złoty 2-4 na lewą flankę, 2-6 po prawej. Strzatek to znaczy w którym? Złoty, raport! 2-4 na pozycji po lewej. 2-6 na pozycji. 3-1 na stanowisku, czekam na rozkaz. Tu 3-1, czekam na złoty! Na 11! Proszę o ostrzał, cel oznaczony. Przyjąłem! Cel zidentyfikowany! Ostre podejście! Ogień otwarty! Cel nieźle oberwał, 3-1! Muszę zgubić drogę, odchodzę! Zrozumiano! No jeden cel oznaczony. Przyjąłem, podchodzę do strzału. Kogo bym widział z ekipy fantazy na Fame MMA? Wiem, że Nixon trenował boks, ale nie wiem przez ile. Kamyk chyba chciał najbardziej. Proszę o ostrzał, cel oznaczony. Przyjąłem, cel zidentyfikowany. Ostre podejście. Ogień otwarty. Cel nieźle oberwał, 3-1. Czysto. Zabarykadował się oddział FOK. Rozumiem, ustawić perymetr, kosy wchodzą.
Tak, Skrzatek, Peter, prawda. Podłącz się do zabezpieczeń SPSK. Tak jest, pokazuję na interfejsie. Zostało jakieś 10 statków. No to już po flocie KONZ. Włączam autodestrukcję SPSK teraz. Mars Eterny. Musimy lecieć, szybko! I tak! Sukces! Do wszystkich powtarzam, sukces! Pomóżcie Wotowi, więźnia zawieźcie do aresztu. Osmanie, proszę przywrócić działanie SPSK. W pobliżu wciąż są statki wroga. Tak jest, admirale. OTS jest na zewnątrz, organizują bazę polową. Dobra. Przyjrzyjmy się temu skurwielowi. Potrzebuje opieki medycznej. Niczego nie potrzebuje. Ma identyfikator. To on. Michael Aaron Page służy jako inżynier-mechanik. Jest tu 2 lata. Uśpiona komórka FOK. To nie moje imię. To pseudonim dla ziemskich głupców. To jak się nazywasz? Komandor Akil Mindraja. Z frontu obrony kolonialnej. Operacja na Europie. Wywołałeś wojnę. Tak, i to ja ją zakończę. Wrogie statki za moment zostaną namierzone, admirale. Dobra robota, doskonale. Odwlekacie swój los. Zabrać go. Mars Eternum. Czekajcie, żołnierze. Dajcie mi 5 minut z tym grekiem. Szat. Tyle niewinnych istnień, Reyes. Więc lećmy je pomścić. Tak jest. Gotowe, sir. Ruszajmy. Do wszystkich stacji, tu Kosa 1-1. Odzyskaliśmy kontrolę nad SPSK. Powtarzam, mamy kontrolę nad SPSK. FOK się wycofuje. Korsarz do dowodzenia. Porucznik Salter i ja potrzebujemy statków. Tak jest. 3-2 odstawię na waszą pozycję. Zrozumiałe. To nasza bryka, Ethan. Kurczę, ale powiem wam, że na razie mi się bardziej podoba niż poprzedni kod. Naprawdę jest spoko. Odpalaj, Febra. Przyjęłam. Matrix, dziękuję za 3 miesiąc. Popatrz, jak nas urządzili, Reyes. Dorwimy ich, Sad. Do wszystkich dostępnych jednostek. Retribution prowadzi pościg, ale nam uciekają. Musimy natychmiast opuścić atmosferę. 1-2, przyjęłam. Dorwimy ich. Retribution, to Eclipse. Lecimy od was. Zbiórka, Kosy, będziemy startować. Pochylenie 90 stopni. Cała naprzód. Start. Jeden, dobry ciąg. Staram się. Włączam się. Wróć.
Tam jeszcze tutaj. Odbieram. Dobra. Chyba jeszcze jeden został. Trafienie, jest. Gdzie? Cel, jeden z pobliskich statków EPOK wciąż jest aktywny. Jednostki OTS, walcie w ten niszczycie. Mają wieżyczki! Zrozumiałem. Przeciwlotnicze wyłączone! Trzymać! Strony, ale pięknie poszło. Eskadra, tu Kosa 1-1. Wracajcie na Retribution. Spadamy do bazy. Przyjąłem. 3-4, wracam do bazy. 3-6, wracam. Widzę Retribution. Przegrupujmy się, zatankujmy i lećmy za nimi. Powinniśmy wrócić na statek po ruszniku. Mamy tu jakieś dziwne odczyty. Ja też, sprawdzam ciśnienie. Co to jest? Kosy, skupić ogień na superlotniskowcu! Co to kurde? Tak jest! Itan, steruj, ja strzelam! Tak jest! Kosarz, ja atakuję mostek! Ty zwróć sobie uwagę, wierzę! Mówi admirał Seller Kosarz. No gdzie mi tutaj z tą mordą, admirał? No Star Wars jak nic, no. Zostań z nią, Ethan! Środki obronne w powietrzu! Tam jest działo 1-2! Retribution, odwrót, odwrót! Retribution przystępuje do przechwycenia. Kurs na kolizję taktyczną. Chcemy go taranować. Nie próbujcie taranować! Rozkaz kapitana 1-1, uwaga! No właśnie, chyba spróbowali. Tu Retribution! Mamy rannych i zabitych! Powtarzam, ranni i zabici na Retribution! Do wszystkich! Retribution ma kłopoty! Skupić ogień na lotniskowcu, póki jest osłabiony! Atakuj dalej! Skoczyli! Uwaga do wszystkich stacji. Wróg się wycofał. Rejon jest czysty. No właśnie miałem mówić, że zniknęli. Zmasakrował naszą flotę, Reyes. Wracajmy do bazy. Wracajmy na Red. Wprowadź nas. Przyjęłam. Retribution. Kosa 1 prosi o pozwolenie na lądowanie. Zrozumiano. Możecie lądować. Most Dwalima. Przyjąłem, Dwalima. Nadlatujemy. Wszystko ok. Zajmiemy się resztą. Charlie Delta, rozumiem. Kurde, jestem ciekaw, co będzie dalej. 1-1 do Retribution! Co tam się dzieje, Gator? Mamy zabitych w wyniku zderzenia, sir! Potrzebujemy tu noszy! Poruczniku Reyes, jest pan tu potrzebny! Mostek bez odbioru! Słyszysz to, Salt? Słyszę. Nieźle się spieprzyło, Reyes. Salt, w porządku? Nie najgorzej, a ty? Wciąż żyję. Ethan? Jest Boskos. Gibson, może nam pomożesz? Próbuję, 1-2, linki się zerwały. Powinniście mieć teraz powietrze. Tak jest. Sir, mamy pana.
Dobrze pana widzieć, poruczniku. Klus, pomóż mu! A ten szakal niech leci do serwisu. Tak, przepani. Mamy tu spory bajzel, sir. To jest starszy bosman Ethan, to jest Gibson, szef lotów. Witamy na Retribusie. Raczej jego wraku. Co ten Alder myślał? Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć ten pierwszy odcinek. Naprawdę dużo się działo i póki co podoba mi się ta gierka. Zobaczymy, co będzie dalej. Trochę jeszcze grania przed nami. Myślę, że tak właśnie jak sprawdzałem, to 5-6 godzin to nawet może być, więc nie jest tak krótkie. W każdym razie widzimy się w odcinku numer 2.